Cześć, moi drodzy, z tej strony FRL. witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Dzisiaj, moi drodzy, zapraszam was na wielkie mistrzostwa strzelb. Ponieważ porównamy sobie nową strzelbę bojową, która została dodana wraz z sezonem 9 do gry, sprawdzimy dzisiaj, jak ona wypada na tle wszystkich strzelb, nawet tych, które zostały wycofane do skarbca. I również sobie odpowiemy na pytanie, czy lepiej grać nową pompą bojową, czy też starą strzelbą taktyczną. Ale zanim do tego przejdziemy, przypominam, że trwa konkurs na karnety bojowe. W tym momencie wyświetlają się wam dwie kolejne osoby, które wygrały karnet bojowy. A jeżeli Ty chciałbyś wygrać karnet bojowy sezonu 9, wystarczy, zostawiasz teraz łapeczkę w górę. W sekcji komentarzy piszesz dowolny komentarz i co najważniejsze, musisz mnie wspierać z kodem Farel w sklepie Fortnite. Ja wszystkim moim wspierającym bardzo dziękuję za wsparcie. Dzięki Wam mogę organizować takie oto konkursy. Chciałem Wam przypomnieć, że dzisiaj o godzinie 19.30 odpalam streama. Więc wszystkich chętnych, którzy chcą ze mną zagrać w 9 sezonie i na przykład odblokować sobie nową parasolkę, zapraszam o godzinie 19.30. Teraz bez zbędnego przedłużania przejdźmy do wielkich testów. Jest dzisiaj ze mną szalon Nuwer, siemaneczko. Siemanko, witam wszystkich. I dzisiaj razem z szalonym będziemy testowali nową pompę, jak mocno bije w głowę, jak daleko strzela oraz jak wypadnie ogólnie na tle pozostałych pomp, które zostały wycofane do skarbca. Jak widzicie przygotowaliśmy sobie już wszystkie pompy, mamy strzelbę taktyczną szybką, tutaj mamy strzelbę pompkę, tutaj mamy dubeltówkę, tutaj mamy strzelbę bojową, czyli nową strzelbę. Tutaj mamy ciężką strzelbę oraz strzelba pompka. Na początku zajmiemy się testowaniem odległości, więc postawmy sobie na sam początek tutaj ścianę. Przypominam, że jedna kratka, moi kochani, to jest 5 metrów. 5, 10, 15, 20 i tu jest 30. Na samym początku my sobie przetestował strzelbę taktyczną, ponieważ ona dostała buffa z tego, co się do dowiedziałem, czyli będzie mocniej mhm. biła. Na początku wczosnek, co? Uwaga, 141. Szary. Wow, aż mój kotek zadowolony był z tego, że strzeliłem ci w głowę. Okej, okay, zapraszam jeszcze raz szalonego, ale dam ci tym razem jakieś kęby. Ale, ale była spragniona, ale była spragniona. Zobacz, mój kotek na ciebie patrzy z góry. Czyli tak, wypiłeś czaka, 141 było uderzone w głowę. Teraz bierzemy zieloną pompę. Uwaga. 150, czyli o 9 więcej. I niebieska pompa. Niech szalony wypije. Okej, okay. szalony już wypił. Uwaga, 158, czyli o 8 więcej. Dobra, teraz przed czas na test odległości. Staję Dobra. po prostu sobie na. na 10 metr od razu, mi się wydaje. Na 10, ja jestem ładnie przy ścianie. okej, okay. szalony za murkiem. Wow! Z takiej odległości 74? Dużo co? No, bije, bije. Weźmy sobie jeszcze jakąś snajpereczkę do tego, żeby później ewentualnie odmierzyć sobie odległość. Bo ja wiadomo, jak będzie szalony miał dużo HP. No to Ale później. Ale ja okay. Przyjacielu, możesz iść na metr 15, bo wiemy, że na 10 bije śmiało. Tylko naprzeciwko mnie się ustaw. okej. Okay. 42. Dalej. Na taką odległość. Dobra, idziemy dalej. 20 metr. O kurczę. 23 na 20 metrze. Dawaj na 30, wariacie. 9. Postaw tam teraz płotek, że tak powiem, i staj na 35? Dobrze mówię. Ej, tego się nie spodziewałem, widzowie, że aż tak daleko będzie biła strzelba szybko strzelająca. 4 Co? Ostatnie moje testy skończyły się chyba na 28 metrze, o ile pamiętam. 3! Dalej. Już nie wiem, ile to jest metrów. 3 Co? 40 metrów. Okej, okay, czekaj, czekaj, wezmę sobie jeszcze. E, tylko amu 5 metrów teraz. amunicję dołożę. Czekaj Musisz powolić się zbliżać, wiesz, mistrzu Poczekaj. Jeszcze bliżej Dobra, co troszeczkę? To... Jeszcze troszeczkę Czekaj, strzelam, Już strzelam łapę. Już nie łapię, nie? Okej okay. 41 metr 41 metr! Kurczę, to chyba z linijką wokół tam stałeś. Okej, okay, moi drodzy, czyli strzelba taktyczna bije na 41 metrów. Okej, okay, tutaj zbudujmy może sobie jakieś... Czekaj, podium sobie zbudujemy. Pyk pyk. Tu jest pierwsze miejsce. O, cyk. Strzelba na razie taktyczna jest na pierwszym miejscu. Teraz przechodzimy do testu strzelby... To sobie. Strzelby pompy. Fioletowej i złotej. Która została wycofana do skarbca. Zapraszam, zapraszam pana. Szalonego. Czy ma pan całego kewa? Nie. 210 w głowę! <grym> <grym> Czyli wiemy, że fioletowa bije po 210. Teraz zobaczymy, ile bije strzelba, pompka złota. 220. Ok. Teraz sprawdzimy sobie test odległości strzelby, pompki. Nie no, to to jest blisko stary. 15 metrów to był. Dawaj na 20. 30. No, niestety nie doszedłem do 30 metra. 25 metr, 12. Wow, już coraz mniej. Oj, tu chyba nie będzie tak daleko. 3. 30 metr, już tak blisko, już ma, nie trafiam. Patrz, tu już nie, nie trafiam, stary. Przybliż się trochę. Na murku może stań. Nie. Dobra, tu jest 3, mierzymy. 30 metrów. Ok, czyli możemy ją na razie klasyfikować na drugim miejscu z wynikiem 30 metrów. Teraz, moi drodzy, przetestujemy sobie dubeltówkę. Kurcze, ja dawno z tego nie strzelałem. Ile ona była w głowę? 142 epicka. O, kotek jak się ucieszył z tego fraga. <śmiech> <śmiech> Teraz kolor złoty. 150 w głowę. Ok, 150 w głowę. I zobaczymy na jaką odległość. Ile stawiasz? Mi się wydaje, że doweltówka będzie. Oj, blisko biła. Do, do 20 metra maksymalnie. Jak pompa, e, pompka biła na 30, no to tu 20 metr, myślę. Dawaj, bliżej. 26 to jest metr 10. Dawaj, dalej, na 15. Mhm. Hop. 13 na 15. Do 20 to maksymalnie. Uuuuh. Co jest z nią? Uuu! Podejdź Podejść bliżej. Na, na murek skocz, okej okay. Bliżej. Dobra, cztery. Metrów. 17 metrów. O nie najgorzej. Na razie ona jest na trzecim miejscu, ponieważ tylko 3 przetestowaliśmy pompy. Z pewnością za chwileczkę z tego miejsca ona spadnie. Teraz będziemy testowali pompę zieloną i niebieską pompkę, która została niestety wycofana z gry, a wy dajcie znać widzowie, czy tęsknicie za tą pompą. Ja wam powiem, że grałem nową i nie jest wcale zła. Fajnie, że teraz. Już nie będzie takiego bicia centralnie w głowę, prawie że na hita. Wiadomo, że ona będzie biła po te 200 pewnie, nowa, legendarna, no ale te niebieskie i fioletowe, nie wiem. Dobra, sprawdźmy sobie teraz. Teraz to jest najważniejszy test, ponieważ ta pompa została wycofana i zastąpiona tą pompą. Ok, zielona biła w głowę 190, niebieska bije w głowę 200, równo 200 w głowę. Teraz zobaczymy test zasięgu tej pompy. No dobra, 77 na 10 metrze, ładnie, dalej. 14 na 25, tak? No na 20, teraz jest 25. Teraz 25 7 na 25, dalej. I chyba będzie daleko już, ale zobaczymy. 4! Wow! Ile ty miałeś HP, że 4 dostałeś? I 5, 1 <grybujesz> <grybujesz> Najgorzej. 4 jeszcze 30. bije. Ok, dawaj, dalej. I o. na murek wskocz, ok. Wow, dobra. 30. 31 metrów. Okej, okay, moi drodzy, teraz trzeba będzie porównać do strzelby ciężkiej, która została również wycofana do skarbca. Okej, okay, strzelba ciężka, którą mi się bardzo kiedyś fajnie grało, bije w głowę 185, czyli tyle samo co strzelba taktyczna niebieska, a legendarna ile bije? Ciężka 192. 192. Teraz sprawdzimy test odległości tej pompy. Leci szalony, dawaj od razu na 20 metr, okej, okay. 20, ładnie. Teraz idę na 30, bo był na 25. Dalej sięga. Wow! Wow! Wow Co się dzieje? trzy jeszcze? To co na będzie lepsze od taktycznej? Czekaj, stój, o, stój, 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 stój po prostu. Ja będę strzelał Kroczek do przodu, na murek, może. Okej, okay. dobra, trzy 41 metrów. Czyli tyle samo co taktyczna, co nie? Mhm. Tyle samo co taktyczna, tylko że klasy legendarnej biła 192 w głowę, a niebieska taktyczna 185 w głowę. Wow, czyli tutaj mamy, kurczę, powiem Wam, remis, jeżeli chodzi o odległość. O. I teraz co najważniejsze, moi drodzy. Sprawdzimy sobie strzelbę bojową. Nadszedł ten czas. Ile będzie biła w głowę? Ile stawiasz? Niebieska pierwsza. Rzadka. 90? Co? Ty ze 150 myślę. 125. Ok. Ej, fajne, że ona tak od razu. Dwa naboje też naraz przeładowuje. Wiesz o tym? No, 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 dwa naboje naraz, ale wyszczeliby je ja po jednym. To jest taka jakby doubletówka na zwierzęta, wiesz, w lesie. Tyf, tyf. Jak ktoś grał w Deer Huntera, no to z pewnością wie jak się z tego strzela. Ok. 131 fioletowa. No i teraz co najważniejsze, legendarna. Uwaga! 137 tylko w głowę? Legendarna? Mhm. Wow! Ej, mało! Naprawdę mało! 137 z najlepszej rzadkości, czyli z legendarnej, ona klasyfikuje się na najgorszym miejscu, stary, jeżeli chodzi o damage. No to lepiej grać Jest... szybką, tak? Jest za dubeltówką, rozumiesz? Jest za dubeltówką. Dubeltówka najmniej biła, bo bija 150. Okej, okay. teraz zobaczmy sobie odległość.

Co? Jeżeli chodzi o zasięg, to będzie najbardziej zasięgowa pompa w grze. Mimo, że jej damage spadł i to prawie o. Chyba 15. od 13 oczek mniej niż od dubeltówki. Dobra, uwaga. Czyli to jest 45, no? 45, i dostajesz 20. Ile trzy było? By 20. Wow. Teraz 50 był. Teraz 55. Co? Sześćdziesiąty metr? Co? Nie. Nie, 76 metrów z pompy zabił. No ej! To jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe. To buduję dalej. Buduję dalej. 5? 5? 5? przepraszam. Zabrakło, Amo. Kolejna pompa. 3? Stój. Trafię, trafię. O. Trafię. To jest 100 metrów. Kroczek do przodu, taki delikatny. Tylko. Poczekaj, dorzucę amo. Bliżej. 3. Dobra, cię teraz metrów. cię dobiję, bo chcę zrobić fraga z, z tej pompy, z takiej odległości. Nie chcę dobijać ze snajperki, Uwaga. Ile HP? 56. A daj Będzie taki kroczek delikatny do tyłu. O, to jest chyba najdalsza odległość. Uwaga, 100 metrów, 100 metrów z nowej pompy. No to jest coś niesamowitego. Ja dziękuję. Co klasyfikuje ją na pierwszym, definitywnie miejscu, na platynowym miejscu. Jeszcze wyżej dajmy. Jeszcze ją wyżej dajmy. Wow, wow. OK, moi drodzy, reasumując, podsumowując cały test. Pierwsze miejsce: strzelba bojowa nowa z wynikiem 100 metrów. Drugie miejsce: ex ciężka strzelba ze strzelbą taktyczną, 41 metrów. Trzecie miejsce: strzelba pompka, która została również wycofana do skarbca, z wynikiem 31 metrów. Strzelba legendarna, z wynikiem 30 metrów. A poza podium została nam tylko double doubletówka. Z wynikiem 17 metrów. Moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę. Dajcie znać również w komentarzu, co sądzicie na temat nowej pompy, czy Wam się ją lepiej gra niż starą strzelbą, pompką, która została wycofana do skarbca. Ja dziękuję Ci szalony za mega pomoc w dzisiejszych testach. Dzięki wielkie. Też również A my widzimy się już w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Trzymajcie się. Hej! Aha! Nie zapominajcie wspierać z kodem w sklepie Fortnite.